też z reklamą w niedzielę. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Autopromocja. Na to wale. Na to wale. Zbliża się 20. Informacje dnia. Polska uczciła dziś Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dziś Narodowy Dzień Pamięci o nich. Do wyborów prezydenckich na Ukrainie pozostał tydzień. Faworytem sondaży z 20% poparciem jest komik telewizyjny. Za 3 kwadranse biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. To kolejny przystanek na drodze naszych piłkarzy do Euro 2020. Paweł Zieliński. Zapraszam. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów, zamordowaną za pomoc, którą udzielili Żydom. Uroczystość odbyła się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Uroczystość przy domu rodziny Lubkiewiczów zgromadziła mieszkańców i władze gminy Sadowne. Wnuczka rodziny Teresa Olto podkreślała, że ta uroczystość jest dla niej niezwykle ważna. Jestem bardzo szczęśliwa, że po tylu latach mogłam zakończyć starania mojej mamy o uhonorowanie jej bliskich, którzy właśnie zostali rozstrzelani. No satysfakcję mam bardzo i dumna też byłam, że stać ich było na takie zachowanie podczas tak trudnego okresu dla ludności żydowskiej. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rodzina Lubkiewiczów wpisuje się w bohaterską postawę Polaków w czasie II wojny światowej, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Czasami w tak wymowny sposób, jakim jest przekazanie bochenka chleba. Uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Sadowne, Witold Banach, Polskie Radio. Więźniowie, którzy uciekli z niemieckiego obozu Stalag Luftdrei, dokonali bohaterskiego czynu. Podkreślał to podczas uroczystości 75. rocznicy tego wydarzenia Joachim Brudziński. Podczas uroczystości w Żaganiu w Lubuskiem minister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że więźniowie, których złapano na ucieczce, zostali zamordowani. Jakimś było barbarzyństwem, że bohaterów, którzy dokonali tak spektakularnej ucieczki, poszukiwaniu wolności, poszukiwaniu godności, na osobisty rozkaz Hitlera, schwytanych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, w tym konwencji genewskiej, rozstrzelano. W uroczystościach wzięli udział krewni uczestników ucieczki z Polski, Czech, Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów, z których pochodzili uciekinierzy. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka zachęca do udziału w wyborach do Europarlamentu. Ubiegająca się o mandat w Wielkopolsce spotkała się z mieszkańcami Piły. Przekonywała wyborców, że głosowanie będzie miało wpływ na losy Polski i całej Europy. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie wpływał na wynik wyborów na jesieni do Parlamentu Polskiego. Każdy procent się liczy, każdy głos się liczy, żeby utrzymać rządy Prawa i Sprawiedliwości, żeby utrzymać ten kierunek, w którym Polska idzie, te bardzo pozytywne zmiany, które odczuwają no właściwie już teraz wszyscy Polacy. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Tymczasem do wyborów prezydenckich na Ukrainie pozostał tydzień. Będzie to najprawdopodobniej pierwsza tura głosowania. Liderem sondaży jest komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Według badań opinii do pierwszej trójki wchodzą też obecny prezydent Petro Poroszenko oraz była premier Julia Tymoszenko. W ostatnim tygodniu przed wyborami można jeszcze się spodziewać ostrej i nie zawsze czystej walki wyborczej, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem kijowski politolog Mykoła Dawidiuk. Oblewanie się brudem i wyciąganie kompromitujących faktów to zresztą nic nowego w ukraińskiej polityce. Stabilny porządek denny. Za tydzień przy urnach wyborczych Ukraińcy zdecydują, kto z trójki liderów sondaży nie przejdzie do drugiej tury. W badaniach opinii najwięcej głosów, bo ponad 20%, zbiera Wołodymyr Zełenski. Jednak jak wskazuje Mykoła Dawidiuk, elektorat komika jest najmniej zdyscyplinowany. Jadro elektoratu, co ludzie wisi. Rdzeń jego elektoratu to ludzie w wieku 18-22 lata i nieco starsi, a więc ci, którzy generalnie nie mają nawyku chodzenia na wybory. Ponadto pozycja lidera sondaży może mu zaszkodzić.
zaszkodzić i zadziałać na jego wyborców demotywująco. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w meczu z Łotwą. Nasi piłkarze podejmą rywali na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Pierwszy gwizdek już za niecałe trzy kwadranse. 2-1 do nas. Taki piątek. Lewandowski? Może Lewandowski, mu się zdarzy. Ja obstawiam 2-1 dla Polski. Strzelcem bramki będzie Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. 3-0 dla Polski. Dwa razy Piątek i Lewandowski. 2-0. Piątek i Lewy. Normalne 3-0. Lewy, Piątek i Piątek. 3-1. Tak mówimy pewnie z 5-0, dwie lewy, 3 Piątek. Znamy już skład, w jakim na boisko wyjdą biało-czerwoni. W podstawowej jedenastce znaleźli się Wojciech Szczęsny, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Michał Pazdan, Arkadiusz Reca, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurna noc. Nad ranem na północy może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Na termometrach od minus 2 stopni w Suwałkach, przez 4 powyżej zera w Warszawie, do 6 stopni we Wrocławiu. Biało będzie słabo i umiarkowanie z zachodu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Studio reportażu i dokumentu przedstawia Małgorzata Kownacka. Dobry wieczór Państwu. Sprawiedliwy wśród narodów świata, najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Na świecie jest ponad 26,5 tysiąca osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Za chwilę usłyszą Państwo reportaż o odznaczonej tym najwyższym wyróżnieniem pani Zofii Modzelewskiej, autorstwa Moniki Malec, Łyżeczka Lusi. Jesteśmy połączeni z Moniką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czy z rodziną córki pani Zofii i synem ocalonej Lusi Epstein spotkałaś się podczas uroczystości wręczania medali w Warszawie czy kiedy indziej? Oboje tak, natomiast najpierw trafiłam na historię pani Zofii Modzelewskiej. Usłyszałam, że jest ciekawy życiorys i wkrótce wnuczka Zofii Modzelewskiej, Salomea Jelinowska, odbierze za mamę właśnie medal Sprawiedliwy wśród narodów świata. I najpierw rozmawiałam z panią Salomeą Jelinowską, poznałam życiorys jej mamy Zofii Modzelewskiej, który mnie naprawdę oczarował jako reportażystę. Za chwilę Państwo to usłyszą, natomiast ja, jak myślę właśnie o Zofii Modzelewskiej, to widzę na przykład brata Józefa Piłsudskiego, którego ona poznała. To widzę Marię Curie-Skłodowską, z którą ona miała kontakt, studiując na Sorbonie na przykład. Więc postać niesamowita. Ale nie będziemy zdradzać szczegółów z reportażu. Powiedz coś o samym wręczaniu medali, bo miałaś okazję zobaczyć ten medal po prostu taki, jak jest naprawdę, bo my możemy obejrzeć na zdjęciach, na filmach, a ty widziałaś go prawdziwie. Tak, ja widziałam go prawdziwie w dłoniach pani Salomei Jelinowskiej. Tutaj gadają, proszę Państwa, tutaj gadają, że nie chcemy, żeby naszych dzieci ktoś deprawował w szkole, ale wcale nikt nie powiedział o deprawacji, tylko o nauczaniu. A czy chcecie, żeby pełno pijaków było, latało po Warszawie z kościoła katolickiego wychodzących, pełno pijaków niebezpiecznych i butelek po piwie pobitych i no niestety pod mostem Poniatowskiego, dookoła mostu Poniatowskiego. To jest coś okropnego. To jest coś okropnego. Tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, bo tu Kościół kręci, kłamie i to nie może być tak. Ile pijaków i kurwa i butelkami rzucają. Daj spokój, przecież to jest coś okropnego.
ponieważ rodzina chciała, żebym ja w tym wszystkim uczestniczyła, więc to nie było problemu, żebym mogła tam być. Nawet byli zadowoleni i szczęśliwi. Czym dla ciebie osobiście jest ten reportaż właśnie? Jak powiedzieć, żeby nie zdradzić? Dla mnie przede wszystkim to jest taka opowieść, no, my znamy to słynne zdanie, kto ratuje jedno życie, tym jakby uratował cały świat, ale tu w przypadku tego reportażu mamy taką sytuację, że ta uratowana osoba została mamą człowieka, który dosłownie ratuje życie wielu osób i to w miejscu, gdzie toczy się taki konflikt, cały czas się tli palestyńsko-izraelski. Przecież wiemy, że w Jerozolimie dochodzi cały czas do zamachów czy różnych porachunków. No i są ofiary z jednej i z drugiej strony. I tam, gdzie pracuje właśnie profesor Avraham Rifkind, tam właśnie trafiają ofiary z jednej i z drugiej strony konfliktu. Tak miało być po prostu. Tak miało być, że on teraz ratuje ludzkie życie. Ale to jest niezwykłe. Tak. I to chciałam pokazać słuchaczom. Dziękuję serdecznie. Posłuchajmy tego reportażu. Reportaż Moniki Malec z udziałem wnuczki pani Zofii Modzelewskiej-Salomei i syna uratowanej Lusi Epstein, Avrahama. Łyżeczka Lusi. Muszę coś zrobić, Izuniu. Ja pójdę sobie, naleję esencji, bo ja będę robił. Wiesz, w takim białym, ale przykro mi, że ty tylko biegasz ciągle. Może nie ma problemu. To proszę. Historyczną łyżeczką. Niepozorna łyżeczka, jaką tysiące razy miesza się herbatę. Tu, w mieszkaniu Salomei Jelinowskiej w Puławach, jest niezwykłym przedmiotem. To jest chyba potrzebne. Tak zwany flażet. Taki rodzaj metalowych przedmiotów ładnych, przeznaczonych do tego, że się podaje do stołu. Także to jest przykład rzeczy, które trwają dłużej niż osoby, z którymi te przedmioty się wiążą. Tak. Tak. Wnuczka pani Salomei, Izolda, podaje mi łyżeczkę, niemego świadka historii. Łyżeczka odbyła długą drogę, bo dostała się w ręce mojej rodziny, a właściwie mojej mamy, jeszcze w Grodnie, w połowie lat 40. Grodno było wtedy pod okupacją niemiecką. Było zorganizowane getto, do którego zostali wysiedleni wszyscy Żydzi mieszkający w Grodnie. Przy czym getto było podzielone na dwie części. W pewnym momencie Niemcy zdecydowali, żeby już część tych mieszkańców getta zlikwidować i żeby pozostać na jednym miejscu. I wtedy było takie częściowo przenoszenie ludzi, bo niektórych jednak nie przeznaczono do likwidacji, tylko do przeniesienia. Przede wszystkim rozmaitych rzemieślników, takich, którzy pracowali na rzecz Niemców. A jednocześnie część tej ludności, będąc świadoma, co im w najbliższym czasie grozi, starała się korzystać z tego zamieszania pewnego, które powstało i uciekać. I wtedy właśnie do mieszkania, w którym mieszkałyśmy z moją matką, zgłaszały się pewne osoby, pewnie Żydzi, tym właściwie, że tylko żeby przechować do nocy. No i właśnie wśród tych osób, które się do nas udały, była taka moja
koleżanka Żydówka, mniej więcej w moim wieku, uczennica z tej samej klasy nawet, gimnazjum, co ja. Ponieważ mama tam uczyła, to znała ją również jako uczennicę. Ona została troszkę dłużej, ona u nas nocowała. Dłużej to nie znaczy, że na dłuższy czas, tylko że to nie było tak, że weszła i wyszła, tak jak było z innymi, tylko że właśnie przenocowała i gdzieś tam, wydaje mi się, że nad ranem, też dokładnie nie pamiętam, już wyszła. I bardzo dziękując mojej mamie za ten azyl, Lucia Epstein, bo tak się nazywała właśnie ta koleżanka moja Żydówka, podarowała mamie, mówiąc, że no nic już prawie nie ma, ale to jest takie dla niej cenne, że to z jej domu, więc podarowała mamie tę łyżeczkę jeszcze z takim, że no może łatwiej przetrwa u mamy, że się nie dostanie w ręce Niemców. W każdym razie w domu zawsze się mówiło, że to jest łyżeczka Lucy Epstein. I to była ta taka tradycja rodzinna. She didn't spoke. That's the reason I looked for. Moja mama nigdy nie mówiła o ucieczce z getta, dlatego zacząłem szukać informacji. Ogólnie opowiadała o wojnie moim dzieciom. Wszyscy w rodzinie wiedzieli, że uratowała ją nauczycielka gry na pianinie. Teraz wiem, że to była nauczycielka, ale nie od lekcji muzyki. Nie znałem jednak jej imienia. Mama mi tego nie zdradziła, nawet jak zostałem szefem oddziału w szpitalu i osobistym lekarzem byłego prezydenta Izraela, Ezra Weizmana. Mimo, że jestem znany w Izraelu, ona nigdy ze mną o tym nie rozmawiała. Nigdy. Byłem jedynakiem, a ona typową żydowską matką, chcącą chronić swojego syna. Lucia Rifkind z domu Epstein. Jako troskliwa mama samotnie wychowująca jedynaka po śmierci męża, nie pozwoliła Abrahamowi wstąpić do elitarnej jednostki Armii Izraela. Syn zamiast na front trafił do żandarmerii wojskowej. Tam zetknął się z ranami postrzałowymi, śmiercią i lekarzami. Od jednego dostał do przeczytania książkę o anatomii, która otworzyła przed nim zupełnie nowy świat. Dzięki niej postanowił studiować medycynę na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Dziś jest profesorem, szefem oddziału chirurgii urazowej w Centrum Medycznym w Adassa w Jerozolimie. Szkoli chirurgów na całym świecie. Jeszcze chciałabym może znaleźć... Aha, już wiem, gdzie mam. Wiesz, w tym moim pokoju stoi taka śmierdzęby szafeczka z tyktury i tam to będzie chyba drugi albo trzeci od dołu, licząc taka szufladka. Lucia już po zakończeniu wojny, pewnie 2 lata czy 3, w jakiś sposób odszukała mamę. Nie wiem, jak to się stało, ale myślę, że możliwe, że właśnie będąc w Izraelu spotkała inne osoby z Grodna i od nich czegoś się może o mamie dowiedziała. Jednym słowem, że napisała do mamy z podziękowaniem. A jeszcze później również napisał do mamy jakiś taki młody człowiek. Na to masz 3. Kto? Wygląda na to, że to jest chyba jeden list napisany na 3 kartkach pocztowych. Tak, one wszystkie są z Hajfy. Przeczytaj. Na jednej kartce to jest opis Hajfy. To nie musimy tego czytać.
Szanowna Pani, korzystając z okazji, zasyłam ukłony i jednocześnie przedstawiam się. Nazywam się Józef Szwarc. Moja siostra Liza Szwarcówna uczyła się w jednej klasie z Brzenią i Izą. Panią znam z opowiadań nie tylko mojej starszej siostry i jej koleżanek, ale również i Lucy Epstein, która zawdzięcza Pani życie. Lucia jest moją koleżanką jeszcze z ogródka dziecięcego. Niedawno ją odwiedziłam, ma ślicznego synka. Zasyłam ukłony Pani córko, Józef Szwarc. Ten Lizę Szwarc to ja pamiętam. Pamiętam, że była ruda. A Lucia miała ciemne włosy, ale nie takie czarne, czarne. Właśnie ten śliczny, malutki synek rozpoczął to całe działanie w kierunku nadania mamie tego medalu. Józiu Szwarc. Yes, Józiu. Tak, Józiu. I went to Józiu. I knew that he is a good friend of my mother. To ask him. He had the clue. He also didn't know anything about my mother. Poszedłem do niego, powiedziałem, że jest przyjacielem mamy i myślałem, że zna całą historię ucieczki. Ale on też nic nie wiedział. Nie miał pojęcia, co się wydarzyło od momentu, gdy uciekła z getta do nauczycielki i potem. Zmagam się z tym tematem, bo mój ojciec też był uratowany przez polską rodzinę. Otrzymali medal już wcześniej. Wtedy również nie znałem szczegółów, oprócz tego, że został uratowany przez rodzinę Rozalskich. Przez matkę, ojca i dwóch braci. Father, mother and the two brothers. And they received the medal. He buried his family by his own hands. His father, mother and his aunt. Ojciec pogrzebał własnymi rękoma swojego ojca, matkę i ciotkę. Już od kilku lat poszukuję ich grobu w miejscowości Brody na Ukrainie. Dużo ludzi w to zaangażowałem, nawet na poziomie rządowym. Zrobię wszystko, by ich odszukać, sprowadzić prochy do Izraela i pochować. Moja matka była piękną kobietą i nie mówię tego, że to moja matka, ale tak było. Nie chciała mówić, co ją spotkało. Potrafię to zrozumieć, że właśnie dlatego miała wtedy problemy. Uczyła się w polskim gimnazjum. Znała wszystkie katolickie modlitwy. Myślę, że to uratowało jej życie, bo udawała Polkę. And I think that would save her life, because she pretended as a Polish girl. So we twisted and spoke. Ponieważ nie rozmawiała ze mną, poszedłem do Instytutu Yad Vashem i tam zapytałem, czy nie mają jakichś informacji. Tak się dowiedziałem, że w 1961 roku złożyła świadectwo. Przeczytałem to wszystko uważnie. I tak zacząłem szukać tej nauczycielki. Z Izraela do Grodna. To było trudne, ale okazało się, że na moim oddziale jest lekarz właśnie z Grodna. Nie wiem, jak to się stało, ale dostałem telefon do córki Zofii. Zadzwoniłem, ale się rozłączyła, bo mówiłem po angielsku, a ona mnie nie rozumiała i pewnie trochę się przestraszyła. Maybe she was scared a little bit, I don't know. And somehow the son received... Jakimś cudem udało mi się nawiązać kontakt z jej synem Piotrem. Okazało się, że ma przyjaciela w Izraelu. Opowiedział mu historię mojej mamy, że istnieje świadectwo i nagle otrzymałem maila, że będzie dziś ta ceremonia. Wiedziałem, że muszę przyjechać. Piotr, syn Salomei Jelinowskiej, zabiera mamę na uroczystość wręczenia medalu przyznanego babci, Zofii Modzelewskiej. To taki łańcuszek osób, które działały, ale tak naprawdę chciałbym trochę przypadek. Ani od wielu lat szuka śladów po swoich przodkach.
Najpierw koncentrował się na rodzinie ojca, a w pewnym momencie stwierdził, że no przecież jest jeszcze rodzina matki i zaczął szukać śladów po Lusi. I dostaliśmy któregoś dnia, znaczy mama dostała, w zasadzie to przyszedł faks na adres Jungu, czyli Instytutu w Puławo, gdzie mama kiedyś pracowała. Tak ją namierzyli. Ktoś powiedział, że owszem, córka pani Nozlewskiej pracuje w Puławach w Instytucie, więc jakoś tak to wysłano. Zupełnie na żywioł, że tak powiem, bez konkretów. No i ktoś w tym instytucie zadzwonił, że taki faks przyszedł dziwny i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Ponieważ tam było nazwisko Abrahama Lipkinda, a jest osobą publiczną w Izraelu, no to w internecie go znaleźliśmy. I odpowiedzieliśmy, ale tak naprawdę to była jego inicjatywa, tak? Poszukiwanie kontaktu. Bo myśmy nic nie wiedzieli tak naprawdę, że w ogóle on istnieje, tak? Inaczej poza tą kartką Józia Szwarca, który wspominał o ślicznym synku Lusi, no to do dalszych losów nie znaliśmy. Co robią ta dziewczynka? Idziemy, idziemy. Natomiast mój kolega to jest człowiek, z którym ja pracowałem we Francji, bo on mieszkał we Francji wcześniej. Nazywa się Joseph Schwarzbach. Tak. I jest niesamowicie uzdolnionym matematykiem. Ja go poprosiłem, żeby on znalazł to świadectwo Lusi, o którym się dowiedziałem od Aviego, że istnieje, że zostało tam złożone, a nie było dostępne w internecie. I on zadzwonił do Jadwaszem, czy pojechał i odpowiedział mi, że owszem, takie świadectwo jest, ale jest po hebrajsku, nie jest przetłumaczone jeszcze, w związku z tym nie mogę go dostać, ale że oni nad tym pracują. No i to był jakiś tam koniec tego zapytania, a następny sygnał od Józefa był taki, że on dostał telefon z Jadwaszem, że po analizie tego świadectwa Jadwaszem zdecydował o przyznaniu babci medalu Sprawiedliwie wśród Narodów Świata. Józef Zielińska, to było jej nazwisko panieńskie. Ojciec mamy był urzędnikiem kolejowym i w związku z tym bywał przenoszony służbowo w różne miejsca. Więc na przykład mama urodziła się w Odessie, ale później mieszkali w Astrachaniu. A kolejne miejsce to był Petersburg. No i rodzice mamy chcieli wracać do Kijowa, dlatego że w okolicach Kijowa mieszkała rodzina, zarówno mojej babci, jak mojego dziadka. Zresztą w Kijowie mama chodziła do szkoły, uczył ją ścisłych przedmiotów. Ukrainiec, który bardzo nalegał na rodziców mamy, żeby mama koniecznie szła na studia, bo jest bardzo uzdolniona i to szkoda tego zmarnować. Mama była kobietą dość niezwykłą. Z tego względu, że na przełomie XIX i XX wieku wyjechała na studia do Paryża, bo w Rosji kobiety nie mogły studiować, więc musiała wyjechać za granicę. Dlaczego wybrała akurat Paryż? Nie wiem, jakoś tak nie przyszło do tego, żeby zapytać dlaczego. No i właśnie skończyła na Sorbonie matematykę, fizykę i chemię, taki łączny przedmiot. Miała okazję się widzieć z Marią Skłodowską. To było takie bardzo przelotne. Maria Curie zwiedzała laboratorium wydziału uczelni, na którym mama studiowała i mamę jako studentkę skierowali, żeby ona poprowadziła i ona prowadziła po laboratorium. I potem podjęła pracę w szkole w Paryżu. Ale niezależnie od szkoły udzielała korepetycji takiemu młodemu człowiekowi z Warszawy w ogóle, który był socjalistą i uczestniczył w zamachu na gubernatora Warszawy.
Władysław Szper został aresztowany i skazany na śmierć, ponieważ jego ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem, finansistą. To oczywiście, jak to w Rosji, wszystko się dało załatwić za pomocą łapówki. Także najpierw zamienili mu śmierć na zesłanie. Żydowskie historie, bo... Kolejna łapówka i został zwolniony z tego ze snobami. Ale nie mógł przebywać na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. No i przyjechał do Paryża, żeby studiować. No i szukał korepetytora i tym korepetytorem była moja mama. I z tego wynikło małżeństwo. Niestety spotkało ich nieszczęście, że on bardzo poważnie zachorował na nowotwór. A w tamtych czasach to było jednoznaczne, co może się zdarzyć. Ponieważ właśnie nie było żadnych opracowanych, skutecznych metod walki z rakiem. To takie były próby, że na przykład wyjeżdżali na jedną z wysp na Oceanie Atlantyckim. To było takie przypuszczenie, że ten klimat nadmorski może pomóc, może poradzić. To było o tyle tragiczne, że to był nowotwór przełyku. On umarł z głodu. Patrzę, jak strasznie pociemniały te zdjęcia wszystkie. I właśnie proszę popatrzeć, jaka już jest siwa wtedy. Takie charakterystyczne białe pasy. Tak, tak. Które właśnie pojawiły się. Tak. Tak, twoja mama tak go właśnie nazywała, Władczyk. To było takie drobnie. I to było bardzo kochające się małżeństwo. Także był pochowany w Paryżu, a mama wróciła do Kijowa. To jeszcze było przed wybuchem pierwszej wojny. Mama chyba w 1912 wróciła do Kijowa. Warszawa. Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich. Pan Piotr opowiada profesorowi Rifkindowi o swojej rodzinie. Kto jest kim w dość licznej grupie przybyłej na wręczenie medalu? Anastazja, tu to najmłodszy członek rodziny. Jest nas tu 14 osób. O, to cała delegacja. Silna delegacja, tak. Cudownie. Ta historia jest dla nich czymś, na czym się wychowują, z czego mogą brać przykład. Ja mam czworo dzieci plus jedno bardzo małe. Wiedzą, że tu jestem. Wszyscy mieszkają w Izraelu? Tak, są bardzo dumni, że są Izraelczykami. Myślę też, że są dumni z tego, co ja robię, że ratuję życie Palestyńczyków, terrorystów, każdego, bez żadnej dyskryminacji, bo jej nie powinno być. Dlatego właśnie Szpital Hadassa w 2005 roku był nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Niestety nie dostaliśmy jej, a wszystko przez politykę. Obama dostał tę nagrodę, choć nie wiem, co zrobił dla pokoju. A my w Szpitalu Hadassa pomimo ratowania tylu istnień. Niestety nie. Najsłynniejszy terrorysta Hassan Salameh, oskarżony o zabicie 58 osób i skazany na dożywocie, został złapany przez naszych żołnierzy i ranny, przywieziony do szpitala. I kto go operował? Rifkin. O 2 w nocy, z piątku na sobotę. Bardzo miła godzina i dzień, czas szabatu. Ale widzisz, to właśnie robimy w naszym szpitalu Hadassa. Jesteśmy z tego dumni. Nie mamy z tym żadnego problemu. Ręce profesora Rifkinda sprawnie operują wszelkie urazy, których w Jerozolimie targanej spięciami izraelsko-palestyńskimi jest zatrzęsienie.
do Kijowa, trafiła do takiego bardzo interesującego, nie wiem, czy to można nazwać towarzystwo, w każdym razie do takiej grupy ludzi. To było przedsiębiorstwo, własność Niemca, a to przedsiębiorstwo produkowało pomoce naukowe dla szkół średnich z zakresu fizyki i chemii. Pracownicy w tym właśnie przedsiębiorstwie byli różnych nacji, to znaczy, tak jak mówiłam, właścicielem był Niemiec, głównym księgowym, jakby można teraz powiedzieć, ale to miało trochę inny charakter, to był Żyd. Mama była Polką i jej przyjaciółka, która potem była moją chrzestną matką. I taki Ukrainiec, z którym mama się bardzo przyjaźniła i który też był moim chrzestnym ojcem z kolei. Czyli wiesz, mimo tej tragedii był to okres taki w miarę szczęśliwy i myślę, że to pomogło mamie przetrwać psychicznie ten czas. I to tak było do wybuchu pierwszej wojny. Oczywiście jak wybuchła wojna, to już sprzęt do nauki nie był potrzebny i tam jakoś inaczej to przedsiębiorstwo działało. Ta grupa ludzi zorganizowała pracownię rentgenowską w szpitalu wojskowym. Czegoś takiego jeszcze wtedy nie bywało. Mam zdjęcia, jak siedzi taki w piżamie jakiś facet, głowa obandażowana grubo. I tam mama obok i jeszcze parę osób. I właśnie w ten sposób starali się w czasie tej wojny jakoś ludziom pomagać. No i tak zeszło do rewolucji 1917 roku. Wtedy już zaczęły się bardzo ciężkie czasy. Po pierwsze były ciągłe zmiany władzy. Przy każdej zmianie władzy były rewizje, przeszukiwania. Opowiadała mi mama o takim epizodzie, że przyszli jacyś tam rewidować w tym moim przedsiębiorstwie. Mama ich oprowadzała i przybiegła laborantka do mamy i cichutko szepnęła: tu jest rewolwer. I mamie wcisnęła kieszeni. Mama, trzymając ręką kieszeń, poprowadzała tych spokojnie. Dopiero jak wyszli, to ten rewolwer został wyciągnięty z kieszeni. Potem była wyprawa kijowska i została zorganizowana pomoc i dla Polaków, ale nie tylko dla Polaków, dla wszystkich, którzy chcieli wyjeżdżać wtedy, kiedy już ta władza bolszewicka tam zaczęła obejmować wszystkie dziedziny życia. Także cały ten zestaw tych zaprzyjaźnionych osób wyjechał do Polski i usiłowali coś podobnego jak to przedsiębiorstwo zorganizować w Warszawie. Ale niestety była wtedy bitwa warszawska, najazd sowiecki na Polskę. No nie można było zajmować się ani prowadzeniem biznesu, ani tym, żeby szkoły wyposażać w odpowiednie przyrządy. Każdy musiał się jakoś urządzić. Tutaj kolejny rozdział tych spisanych wspomnień zaczyna się od takiego zdania. Mama decyduje się na podjęcie pracy w szkole na dalekiej, głuchej prowincji, w gimnazjum sejmiku powiatowego w Janowie Lubelskim. Stamtąd miała propozycję. I tu pojawia się nazwisko Stefan Modzelewski. Tak, tak. I to mój ojciec. Kim był Stefan Modzelewski? Był nauczycielem historii, właśnie w tymże Janowie Lubelskim, tam się poznali, ale tylko rok pracowali w Janowie, bo potem, nie wiem, czy jedno, czy drugie, czy oboje mieli propozycję z Ostrowie Mazowieckiej, ale w tej Ostrowi też byli krótko i potem się przenieśli do Łomży. Ojciec dostał propozycję pracy jako dyrektor macierzy szkolnej w Zambrowie. Mama chorowała bardzo na astmę. Lekarze twierdzili, że nie powinna mieszkać w Zambrowie, bo tam jest bardzo nieodpowiedni dla niej klimat. A mama z kolei miała propozycję do Grodna, które było bardzo pod tym względem dla mamy korzystne, bo wysoko.
położone, o ile sam bruch właśnie w takim zaklęśnięciu. Z początku to albo ojciec przyjeżdżał do Grodna, albo myśmy jechały do Zambrowa. No a później zaczęło się wszystko urywać. Byłem w Grodnie. Jest tam szpital. Gdy byłem w Białymstoku, poproszono mnie, co niesamowite, bym właśnie tam prowadził wykłady. Tak więc po zajęciach poszedłem zobaczyć, czy dom mojej rodziny istnieje. Moja mama mieszkała w pięknym domu przy ulicy, której nazwa wywodzi się od kogoś, kto pisał książki Obrzeska. Orzeszkowa, 47. Budynek wciąż tam stoi. Później dostałem obraz przedstawiający ten dom. Mam go w swoim gabinecie, stąd pamiętam tak dobrze numer. Ale nie miałem odwagi wejść do środka. Potem poszedłem w miejsce, gdzie było getto i nad rzekę, ponieważ pamiętam, jak mama opowiadała o nim. Spędziłem w Grodnie noc i odjechaliśmy. O, i szukałem jeszcze tego gimnazjum, ale go nie znalazłem. Budynek wciąż istnieje. Wyobrażam sobie. Jest to bardzo stary budynek, a jego adres to ulica Dominikańska. Ponieważ nazwa pochodziła od świętego Dominika, to została zmieniona w czasie komunizmu na ulicę Sowiecką. Teraz nie wiem, jak się nazywa. Wygląda na to, że musimy tam pojechać. Myśmy mieszkały w budynku, który był budynkiem szkoły jednocześnie. Był to dawny klasztor dominikanów. Cały budynek został przeznaczony na szkołę średnią. Tylko kilka osób dostało tam mieszkania. Dyrektorka tego gimnazjum, moja mama i takie małżeństwo, które się zajmowało właściwie porządkami, sprzątaniem. Ten mąż w tym małżeństwie był zamiłowanym ogrodnikiem. A ponieważ przy budynku był duża powierzchnia ogrodu, to właśnie było bardzo przyjemnie, bo on tam uprawiał różne śliczne rośliny. To mieszkanie nie miało takiego typowego układu, właśnie ze względu na to, że pochodziło z takiego budynku, ale w każdym razie wchodziło się po schodkach. Takie małe pomieszczenie, ciemne zupełnie, które służyło jako spiżarnia. A potem się wchodziło do kuchni. Z kuchni dopiero do dwóch pokoi. Jeden z tych pokoi miał połączenie z gabinetem fizycznym. Także właśnie mama miała ułatwione wprost z mieszkania. Szła tam, gdzie trzeba było ustawiać te wszystkie przyrządy. Mama nie tylko była nauczycielką, ale zostało jej zlecone zorganizowanie tak zwanego ośrodka metodycznego nauczania fizyki. Raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie, mama miała tych wszystkich douczanych i przygotowywała na spotkanie różne zestawy przyrządów, które pokazywała, uczyła, jak się tym obchodzić. No nie wiem, nie miałam 10 lat może wtedy. Pomagałam mamie, byłam bardzo dumna z tego, bo mama mi mówiła, tu postaw tak, tu postaw to. A tutaj też jest twoja mama na jakimś tarasie. Bardzo też dla mnie ważne i miłe miejsce, bo to była taka mała werandka, przybudowana do budynku właściwego. To jest też właśnie przedwojenne zdjęcie. I mama bardzo zabiegała, żeby zakupić dla szkoły lunetę, żeby mogła ucząc astronomii pokazywać. Astronomii też uczyła. I właśnie na tej werandce została ona przerobiona. Tu jeszcze ona jest drewniana. Ona potem była murowana i były dwa takie słupki dość wysokie po to, żeby można było lunetę stawiać. I
mama organizowała dla młodzieży pokazy poza godzinami lekcyjnymi, prawda? Żeby coś zobaczyć, to trzeba było, żeby było ciemno. Pewnego wieczoru, w piątek, gdy wróciłem ze szpitala, moja mama oznajmiła mi: Avi, mam białaczkę. Ja na to: jak to możliwe? Powiedziała: popatrz na moją skórę. Miała drobne ukąszenia na całym ciele. Pomyślałem: mama kocha mnie, to nie jest białaczka. Jak jej powiedziałem, że pogryzły ją wszy, to się popłakała. Wszystkie wspomnienia z wojny powróciły. Dla niej wszy były gorsze niż białaczka. Ani mój tata, ani moja mama nie chcieli wrócić do Polski. Niemcy dawali odszkodowanie, ale oni nie chcieli ich pieniędzy. Nie wychowywałem się na polskiej ziemi, ale rozumiem trochę polski. Znam hymn. Polska nie zginęła, póki żyjemy. You see? You know that my grandmother has never talked of it as well. Moja babcia również nic nie mówiła. Te historie poznałem dzięki tobie. Zacząłeś szukać, dochodzić, a potem my. Tego dnia, gdy twoja mama przyszła do nas, mojej mamy nie było w domu. Opowiadanie o tym było niebezpieczne. Dlatego babcia milczała. It was too dangerous, I think. When she came, my mother, in your house, somebody was there? Kiedy moja mama przyszła do waszego domu, ktoś tam był. Twoja babcia powiedziała, że Lucia jest krewną. Miała wtedy 17, 18 lat. 17, 18. Zofia Modzelewska wraz z córką należały do Związku Walki Zbrojnej, a potem, po jego przekształceniu, do Armii Krajowej. Wiedziały, co to znaczy konspiracja i jak pomagać ludziom. To znaczy, czasem rozmawiałyśmy, ale to powiedzieć, wtedy trzeba było jak najmniej wiedzieć. A potem przyszło tyle następnych wydarzeń, że to gdzieś jakoś zbladło. W jakim momencie Lucia wyszła z domu, nie wiem, tego nie zauważyłam. Dla nas było to ogromnie niebezpieczne, bo Niemcy wykwaterowali nas z naszego mieszkania i dokwaterowali do takiego pożydowskiego mieszkania, do którego zakwaterowano z kolei szereg Grodnian, Polaków, ale takie osoby, które się zupełnie nie znały, nie miały ze sobą wcześniej kontaktów. Było się w otoczeniu osób obcych i każdy obcy mógł stanowić zagrożenie. Aha, jeszcze jakie było to mieszkanie? Było takie, że miało dość długi, wąski korytarzyk i od tego korytarzyku odchodziły izby czy tam pokoje poszczególne. Myśmy miały ostatni pokój na końcu, także to było dla nas bardzo niedobre, bo każdy, kto do nas szedł, to po drodze mógł był spotkać tych mieszkańców sąsiednich. Właśnie ta osoba, Lucia, która między innymi była u nas, ona została troszkę dłużej, ona u nas nocowała. Ja się domyślam, bo tak jak mówię, nie byłam we wszystko wtajemniczona. Ale domyślam się, że mama miała umówione miejsce, do którego ona mogła się udać, z którego ją przerzucono na jakieś następne bezpieczne miejsce. Dlatego nie mogę sobie dobrze przypomnieć, jaka to była pora roku, ale wydaje mi się, że to było albo wiosna, albo jesień. W każdym razie wtedy, kiedy jeszcze noc nie jest taka bardzo długa. Co prawda w nocy oczywiście nie wolno było chodzić, była godzina policyjna, były patrole, ale mimo wszystko noc dawała jednak jeszcze troszkę większe szanse. We know
exactly the day? Znamy dokładną datę. To 19. Yad Vashem, it's about 18 February or 19 February. Oh. W dokumencie, który otrzymałem z Yad Vashem, było to 18 lub 19 lutego 1943 roku. To było na miesiąc przed likwidacją getta w Grodnie. To był ostatni moment na ucieczkę. Ostatni transport Żydów z Grodna do Białegostoku był na początku marca. 14 marca Niemcy ogłosili, że Grodno jest wolne od Żydów. Romans has announced that Grodno is Judenright. The story that I know. Kiedy moja matka uciekła, był taki plan, że dzień później dołączą do niej jej mama i siostra. Ale wtedy, gdy uciekały, była pełnia i zostały rozszarpane przez psy. They were captured by dogs. They were eaten by dogs. That I know. Mieszkanie Zofii miało być miejscem spotkania. Nie udało im się. Nie dotarły. To kwestia szczęścia. And my mother died also in a full moon night. Moja mama umarła również w pełni księżyca. Miała 77-78 lat. Umarła na moim oddziale. Postawiony został pod pręgierzem medialnym. Nie po raz pierwszy zresztą. Ostatnio najbardziej nośnym tematem jest wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez duchownych. Ten grzech eliminowany jest od najwyższego do najniższego szczebla w Kościele. Bez wątpienia każda taka sprawa jest bolesna. Jak przyznał niedawno rzecznik archidiecezji lubelskiej, ksiądz dr Adam Jaszcz, cytuję, każdy przypadek nadużycia jest jak krwawiąca rana, która długo się zabliźnia. To prawda. Nie szukając usprawiedliwienia, hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce, Europie, na świecie, także w Rzymie podejmują stosowne działania. Zauważył to nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który kilka miesięcy temu, komentując ataki na Kościół, powiedział w wywiadzie: papież zajmuje się tymi sprawami najlepiej jak się da. I dodał, że osobiście darzy Kościół wielkim szacunkiem. Obserwując ataki na Kościół i wytworzoną wokół tego medialną wrzawę, nie można pozwolić na wykoślawianie obrazu i zatracanie proporcji. Według upublicznionych danych w archidiecezji lubelskiej w ciągu ostatnich 28 lat do kurii zgłoszono 9 takich przypadków, a w tym samym czasie wyświęcono 639 księży. Obecnie w diecezji tej pracuje 925 księży. Jest więc cała rzesza porządnych księży, którzy ofiarnie służą Kościołowi i ludziom. Ci, którzy najbardziej atakują Kościół, zdają się nie dostrzegać belki we własnym oku i swojego środowiska. Od wielu bowiem lat z problemem pedofilii zmagają się polityczne formacje lewicowo-liberalne w Niemczech, szczególnie Zieloni. A problem ten dotyka w sposób niemal zorganizowany kraje Europy Zachodniej, takie jak Holandia. Tak, Holandia, ta, z której pochodzi komisarz Frans Timmermans, pouczający wszystkich w Unii Europejskiej w sprawie praworządności. W jego kraju blisko 30 lat funkcjonowało Stowarzyszenie Pedofilów, Martein, a holenderskie prawo wobec tej organizacji było bezsilne. Obywatele jego kraju musieli udać się z prośbą o pomoc do Rady Europy, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura w Holandii odrzucały wniosek o delegalizację Martein, twierdząc, że nie narusza holenderskiego prawa. A przypomnieć należy, że ta holenderska organizacja nawoływała do seksu z nieletnimi i do legalizacji dziecięcej pornografii. Holenderskie sądy twierdziły, że mieści się to w ramach swobodnego wypowiadania się. Dodać należy, że w 2006 roku organizacja Martein utworzyła swoje polityczne skrzydło, partię na rzecz miłości bliźniego, wolności i różnorodności seksualnej. Przyświecało jej piękne hasło przywrócenia wolności i decydowania o swoim życiu.
Partia pedofilów w Holandii, bo tak ją nazywano, postulowała obniżenie wieku legalnego współżycia seksualnego z 16 do 12 roku życia. Kilka lat temu w Parlamencie Europejskim ujawniono aferę związaną z Danielem Cohn-Benditem, przewodniczącym Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Odkurzono bowiem jego książkę wspomnieniową z 1975 roku pod tytułem Wielki Bazar, w której de facto przyznawał się do pedofilii, opisując konkretne zdarzenia, gdy przez 2 lata pracował w przedszkolu we Frankfurcie nad Menem. Oszczędzę Państwu cytatów z tej książki. Gdy sprawa wyszła na jaw i nagłośniono ją w Parlamencie Europejskim, Cohn-Bendit twierdził, że wówczas nie miał świadomości tego problemu, czyli pedofilii. Później jednak musiał mieć. Doskonale pamiętam, jak podczas jednej z debat w Parlamencie Europejskim francuski europoseł Jean-Marie Le Pen, przemawiając, wskazywał na Cohn-Bendita i skarżył się słowami: proszę Państwa, pedofil mnie atakuje. Cohn-Bendit nie jest już europosłem, ale nadal zapraszany jest na międzynarodowe sympozja, publiczne debaty do niemieckiej telewizji. Nie przeszkadza mu to wypowiadać się o przyszłości Unii Europejskiej i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie tak dawno w Niemczech wyszło na jaw, że nie tylko Cohn-Bendit, ale niemal cała jego formacja stanęła pod zarzutem pedofilii. Poczytny niemiecki tygodnik ujawnił szczegóły niemalże zbiorowego wykorzystywania seksualnego dzieci w latach 80. przez zielonych w Nadrenii Północnej i Westfalii. O szczegółach, jakie opisuje, aż trudno mówić. Nie słyszę, aby przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stawiano pod pręgierzem zielonych i inne lewicowo-liberalne formacje. Być może liberalne media wybaczają im to, gdyż deklarują, że są szczerymi Europejczykami. A tak przy okazji, to w Polsce w ramach tak zwanej koalicji europejskiej do wyborów idzie partia zielonych. Może warto więc teraz zapytać, z kim będzie tworzyć w Brukseli koalicję? Z niemieckimi zielonymi, socjalistami, czy może zasili największą grupę chadecką z PO i PSL? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Tak, także widzicie Państwo, no w tej Holandii to rzeczywiście Marta Dobosz mówiła, że tam mają duże, wiesz, chuje mają. Ja mówię, Marta, ty weź ty i się uspokój chociaż.